My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. I wracamy po krótkiej przerwie. Łukasz Jankowski. Michał Rauń. Na naszych łączach Piotr Lisiewicz. Redaktorze, słyszymy się i widzimy się. To jest wszystko. Działa. Dobrze, żeby nie było tak, że my tylko ten rząd krytykujemy. Siedzi dwóch facetów wieczorem w telewizji. Dziadów nie powiedzieć. Tak, na wiśniowych fotelach, jeden jeszcze za kominkiem i atakują ten rząd od rana do wieczora. To ja pochwalę rząd. Hetman, Krzysztof Hetman, polityk PSL-u, młody, zdolny, dynamiczny, ambitny. Pewnie wszyscy państwo wiedzą, czego był ministrem, bo to wiedza powszechnie znana. Pod strzechy trafiło działalność pana Hetmana. Wszystko, co miał zrobić, już zrobił i może wracać do Brukseli. Ot, i co, mówicie, że tam nie ma zdolnych ludzi? Są. Zobaczmy, jak sobie poradził minister Hetman. O możliwej rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk mówił już przed 2 tygodniami. Zawsze ktoś w rządzie spisuje się gorzej, a ktoś lepiej. I zawsze jest dobry moment, że wtedy, kiedy się już zdefiniowało, kto z jakichś powodów nie daje rady tak na 100%, to wtedy będzie rekonstrukcja. Wśród polityków, którzy mieliby odejść z rządu, pojawia się nazwisko szefa resortu rozwoju technologii. Ta ewentualna zmiana wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ Krzysztof Hetman ma wystartować w wyborach do Europarlamentu. Polityk przed 2 miesiącami zrezygnował z unijnego mandatu na rzecz polskiego Sejmu. Po diabła pan wchodził do rządu. Na transferze z Europarlamentu do polskiego Sejmu Krzysztofa Hetmana najwięcej zyskał Włodzimierz Karpiński, ponieważ to były sekretarz Warszawy zajął jego miejsce w Brukseli. Stało się tak, ponieważ pierwsza w kolejce po Krzysztofie Hetmanie Joanna Mucha nie przyjęła mandatu i została wiceministrem edukacji. Riad Haidar, który zajął kolejne miejsce, już nie żyje. W ten sposób przebywający w areszcie polityk podejrzany o korupcję zyskał wolność i unijny immunitet. A teraz Krzysztof Hetman ma wrócić do Parlamentu Europejskiego. Ja tylko mam nadzieję, że to nie jest tak, że za pana Hetmana do ministerstwa wejdzie pan europoseł aktualny, bo to byłoby niebezpieczne. No, przynajmniej na jakiś czas mógłby wejść, bo trudno wyobrazić sobie, żeby w tej chwili jakieś radykalne działania przeciwko niemu ktoś miał podejmować. Karpiński zna, ma doświadczenie, Warszawa, Azoty. Ja jestem ciekaw, bo bardzo mi się podoba i to moją uwagę zwróciło już jakiś czas temu Andrzej Stankiewicz, zadający takie pytanie, no, doświadczony analityk polityczny, człowiek, który... Po co? No, po co on wchodził do tego rządu? No właśnie. Ja jestem ciekaw, jak państwo sądzą, po co wchodził Krzysztof Hetman do tego rządu? Można pod hashtagiem wiadomym piachem w tryby, można oczywiście udzielać odpowiedzi na to pytanie. Jesteśmy ciekawi chyba, jak... Ja nie znam odpowiedzi, właśnie, ty chyba też nie, to tylko Piotrek. Tylko to, Piotr ostatnia może, instancja. Tylko Piotr nam może wytłumaczyć, rozumieć, po co Krzysztof Hetman wchodził do rządu. Karpiński musiał wyleźć na powietrze, jak to się mówi w Gryfserze. No i wylazł na powietrze i to nie to nędzne powietrze warszawskie, tylko jak rozumiem powietrze brukselskie. Chyba jednak, to znaczy nie będę tak państwu podpowiadał, bo państwo myślą pewnie inaczej, że chodzi o kompetencje pana barona PSL-owskiego Hetmana, no a ja tak gaszę tutaj wasze nadzieje. No nie wiem, czy na tego wiceministra, co na to wiceminister Kołodziejczak, czy to nie będzie burzyło jego wpływów. Wyskoczyć na powietrze to jest w przypadku różnych byłych i przyszłych ministrów Koalicji Obywatelskiej priorytet, można powiedzieć. No i mamy tutaj, można to na wykresie rozpisać, kto gdzie się przesuwa, który pionek na szachownicy w prawo, który w lewo i zgadza się tylko właśnie wyskoczenie na powietrze. To jest karne wojsko, trzeba powiedzieć, no bo po to, żeby mógł wyskoczyć Włodzimierz na Wolkę, to tak nie, to chyba się tak nie mówi jakoś, ale tam jest, że wyskoczyć w każdym razie, gdzieś tam się to pojawiało. Po to, pojechać do Brukseli. Żeby Włodzimierz Karpiński mógł wyjść, no to ci ludzie musieli być jednak bardzo karni. No Krzysztof Hetman musiał znaleźć w sobie siłę i ofiarność, wolę, zostać ministrem. Żeby zostać najpierw posłem, wystartować w wyborach, wygrać wybory to nie jest łatwe. Zostać ministrem, przypomnij mi czego?
Rozwoju, tak. Tej bardzo ważnej rzeczy. Ogólnie gospodarka. Ogólnie bardzo ważnej rzeczy. Krzysztof Hetman został ministrem. No i później, kiedy już zrealizował wszystkie cele, no to ponieważ to jest... przepraszam, bo przecież to jest tylko punkt jeden. Jeszcze jest Joanna Mucha w tym wszystkim. Która też została wiceministrą, bo chyba tak się mówi. Ale mnie coś innego zastanawia w tej całej rekonstrukcji, bo tak słucham tych przesłuchów, co się dzieje, kto odejdzie. Jakoś dziwnym trafem tam są sami politycy partii tych koalicyjnych. Bo to a to pani Henik-Kloskę, Polska 2050, a to pan Hetman, PSL, a to ktoś z lewicy też tam chyba sobie nie radzi. Jak Donald Tusk, tak widzę, że samych tych koalicjantów w czarnych barwach widzi. Ale to ja nie wiem, to przepraszam bardzo, Bartłomiej Sienkiewicz nie zostanie zrekonstruowany? No też o nim słyszę, ale to inna liga. To jest, dla niego to jest akurat bardzo bezpieczny punkt. Na najbliższe 5 lat dla niego i dla pana Bodnara, to Bruksela na pewno na ich miejscu sam bym bardzo o to zabiegał. Ja jestem ciekaw, jak zrozumieć, na czym polega ta tajemnica tego, że ten Krzysztof Hetman w tej chwili ma dostać to miejsce właśnie w Parlamencie Europejskim, no bo po co on tutaj wszedł do rządu, to już się dowiedzieliśmy, no ale teraz on ma do tego Parlamentu Europejskiego wrócić, no i... No wrócić, ale już rozumiem, wszystko, co miał zrobić, zrobił. Wróci do Europarlamentu. Pytanie, z jakich list, bo to się jest pytanie, jak PSL się uszereguje. No bo Donald Tusk mówi, nie idźcie z Hołownią, idźcie ze mną. I może wtedy pan powie, panie ministrze, chce pan być nowym europosłem? Zero obowiązków, zero roboty, znacznie większe pieniądze. Zapraszam do mnie na listę. No cóż, ja jestem ciekaw, czy Włodzimierz Karpiński znajdzie się na listach wyborczych, ale biorąc pod uwagę, że no, Sławomir Nowak został nazwany więźniem politycznym i że tak był nazywany już wielokrotnie, to no myślę, że wszystko jest otwarte. Tak, jeśli mowa o Bartłomieju Sienkiewiczu, my nie wiemy jeszcze, jak potoczą się jego losy, czy on będzie posłem do Parlamentu Europejskiego, czy zostanie zrekonstruowany w ramach tej właśnie rekonstrukcji pełzającej. Wiemy jedno, że efekty jego pracy stały się już no, w pewnym sensie wielkim przebojem. Bo ludzie, którzy w Telewizji Polskiej znaleźli się w wyniku decyzji właśnie Bartłomieja Sienkiewicza, błyszczą. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. W tym świątecznym czasie, będącym rzadką kumulacją zmiany czasu, śmigusa, dyngusa i prima aprilis, cieszmy się piękną pogodą, bo już we wtorek kwiecień przypomni, że oprócz lata zapewnia nam też zimę. Więcej nic nie będę mówił na ten temat, bo po co sobie psuć humor, prawda? Chwilę później radosny nastrój prowadzącego został zepsuty. Zapowiedź programu wyemitowano bez dźwięku. Prowadzący dzielnie podjął kolejną próbę. Niestety i ona okazała się porażką. Ostatecznie program przerwano i został wyemitowany od początku dopiero po kilku minutach. Pechowo w wydaniu świątecznym Teleekspresu awaria dźwięku, tak się czasami działa w telewizji. Mniej więcej w tym samym czasie jeden z ludzi, którzy również znaleźli się w tym miejscu za sprawą decyzji pana Bartłomieja Sienkiewicza, udzielił wywiadu, w którym powiedział następujące słowa. Widział pan, widzieli państwo pierwsze te nasze próby dziennikarsko-wydawcze. Ja wiem i pan wie i państwo widzieliście, że było to coś momentami żenującego. Pożegnamy się trzecim materiałem, to jeszcze nie teraz, więc proszę go zatrzymać na chwilę, ale to już no 100 dni. 100 dni nowej, a może właśnie starej telewizji, bo jak się patrzę na te osoby i na oświetlenie, dźwięk... Ale ja tam byłem, tam sprzęt jest nowy. Ale ludzie podobno są... No nie wiem, to może źle brzmi, ale ludzie są jakby z poprzedniej epoki. Ja nie wiem, Piotr Lisiewicz może nam wyjaśnić, z jakiego powodu Marek Czyż mówi o żenadzie, którą wszyscy widzieliśmy. No, czysta woda, ale jest też taka czysta woda przez uzamknięte. Być może taka tam się pojawiła jako jakiś czynnik, no bo trudno powiedzieć... Co się dzieje? Miało być tak wspaniale, tak profesjonalnie. Była banda nieudaczników, neodziennikarzy, niefachowców, no bo przecież wszystkie te wersje
słyszeliśmy, wrócili fachowcy i to wrócili fachowcy faktycznie, którzy byli 8 lat temu, później byli jak ten prezes, neoprezes TVP w tramwajach czy tam autobusach warszawskich. Ale tam wielu było i 8 lat temu, i 28 lat temu, i 38 lat temu też tam byli. Redaktor Sławomir Zieliński to nawet w stanie wojennym bywał, no więc przyszli fachowcy, no i należałoby się spodziewać, że ten sprzęt, który tam kosztuje 1000 razy więcej niż ten Telewizji Republika, potrafią go używać. No a tam się okazało, że nie wiadomo, może to sabotaż, może to Hołownia wojuje z Tuskiem, może jeden drugiemu podkłada świnie, może chodzi o to, że w pewnym momencie, bo był taki moment, że ten program, który teraz się nie ukazał, to przeskoczył oglądalnością tą 19.30, co po 89 roku nie zdarzyło się ani razu. Może ktoś tej 19.30 świnie podłożył. Także patrzenie na to jak na dziennikarstwo, jak na coś, co miało być wspaniałym wstępem do wolności i na czasy, w których no wreszcie przestaniemy być karmieni tą obrzydliwą pisowską zupą, no wyszło jak wyszło. Jestem ciekaw, bo to są ludzie, którzy faktycznie spędzili bardzo dużo czasu w tej instytucji. No i oni faktycznie wchodzili tam z takim przeświadczeniem i tak informowali, komentowali przez wszystkie te lata w mediach społecznościowych, w swoich programach, w różnych miejscach, gdzie byli aktywnie cytowani przez ten cały salon medialny III RP. Przedstawiani jak najlepsi fachowcy w tej branży. No ludzie, którzy w zasadzie sami są tą branżą. No to oni mieli stanowić. Ale ty wiesz, kto jest winny. No domyślam się. Ty. Ja ty też? Nie oglądałeś całego wywiadu z panem Czyżem. Jakbyś zobaczył cały, to cię zachęcam, to tam winnym dlatego, że się nie ogląda, że jest tak, a nie inaczej, jesteś między innymi ty, bo żeś ludzi napuścił i oni teraz nie chcą ich oglądać. To straszne. Winnym oczywiście, nie tylko ty, ale może przede wszystkim Michał Rachoń jest winny niepowodzeń życiowych pana Orłosia i pana Czyża. Ale pan Czyż mówiący o tym, że wszyscy musieliśmy oglądać tę żenadę, widzieliśmy ją z taką pewnością do tego młodego człowieka, który przeprowadza wywiad, mówi, no przecież widziałeś, wszyscy widzieli tę żenadę, to prawda, wszyscy tę żenadę widzieli i no, w pewnym sensie oglądają cały czas, choć jest ich niewielu. Tam dowiedzieliśmy się, że misja bez oglądalności nie ma większego sensu, a tu ani misji. Ale przyniosło pieniądze. Przynajmniej jest 1,5 miliona, miliarda, 1,5 miliarda złotych, to drobne 3 zera, które mi się omsknęły, a ustawa o podwyżkach dla pielęgniarek, jak jest w Komisji Zdrowia, ale w podkomisji, tak tam pewnie będzie 4 lata do końca kadencji, więc... To były zupełnie jednak inne czasy i to były zupełnie inne miliardy, o których mówili ci sami ludzie, kiedy mówili... Teraz to już dobrze, że nie na pielęgniarki, tylko na Czyża i Orłosia. Stronę. Cóż, będziemy się... Pełzająca likwidacja tam jest, zdaje się, że... Pełzająca likwidacja likwidatorów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Nie wiedzieć czemu, i to może na pożegnanie, bo czas tego programu już upływa. Bardzo dziękując, przypomnijmy, Piotr Lenin Lisiewicz, Łukasz Jankowski. Michał Rachoń, sabotażyści. Sabotażyści. Bo kto sypie piach w tryby machiny, chciałem powiedzieć, tylko sabotażyści. No bo to wszystko przez sabotażystów i wszystko również przez państwa, bo w tych samych wywiadach znajdowały się takie słowa, że państwo po prostu nie rozumieją tego, co jest dobre, nie potrafią tej czystej wody po prostu przyjąć i uciekają. I uciekają przed tymi dwoma smutnymi panami. I to jest trzeci materiał z tej części. Bardzo proszę. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Nikt tam uciekać nie będzie. Łukasz Jankowski, dziękuję uprzejmie. Ja bardzo dziękuję. Piotr Lisiewicz, dziękujemy państwu bardzo. Jacka Sobalę pozdrawiamy z całego serca. Jacku, trzymaj się. Czekamy, widzimy się niebawem, a państwo zapisują wszystkie sprawy do Jacka, do telefonów, na kartkach, na notesach.
I wiedzą państwo, gdzie Jacka lada moment będzie można. Wracaj szybko, bo jak nie, to my tu będziemy siedzieć, a to nie będzie takie dobre. Do zobaczenia. Proszę zostać z domem. Wolnego słowa. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał.